Witam serdecznie pana prezesa i na początek chciałem spytać, co pana w ogóle sprowadza do Katowic, tutaj właśnie na tę imprezę o grach komputerowych. No, jestem na Śląsku, jestem posłem ze Śląska, czyli CEP-em ze Śląska konkretnie, a ponieważ jestem graczem praktycznym, a ponadto specjalistą, no specjalistą jestem od teorii podejmowania decyzji, no to jest bardzo bliska dziedzina teorii gier, także nie mogło tutaj nie być. A co pan w ogóle uważa na temat właśnie gier komputerowych? Czy w ogóle ma pan styczność, czy pana dzieci, nie wiem, namawiały pana kiedyś może, żeby pan zagrał w coś? Jak pan na to spogląda jako człowiek starszej daty? Znaczy tak, to, że ludzie grają w gry, które wymagają i trochę myślenia, i trochę zręczności, szybkości, jest bardzo ważne. Przyszli piloci statków kosmicznych muszą się nauczyć podejmować szybko decyzje, naciskać w właściwym momencie guziki. Ja na przykład zauważyłem, że rozwój gier komputerowych spowodował, znacznie się podniósł poziom prowadzenia samochodów przez ludzi. Znacznie. Ludzie umieją podejmować decyzje, prawda? I to jest to. Gdyby nie, zobaczcie, jak wraz z rozwojem liczby gier komputerowych spada liczba wypadków drogowych. To nie z powodu tam ograniczeń prędkości, nie. Ludzie lepiej jeżdżą. Czyli generalnie rzecz biorąc, to jest raczej pozytywna rzecz. Bardzo pozytywna. Oczywiście, oczywiście pod warunkiem, że człowiek nie robi tego przystać. No chyba, że zawodowcem z tego żyje, prawda? Są tacy, tutaj na spotku jest trochę zawodowców, którzy z tego żyją, no, ale to jest normalne. To jest normalne. W każdej branży istnieje część zawodowców, którzy dźwigają poziom w górę i z tego żyją. A próbował pan sam kiedyś grać? Znaczy w tego typu gry nie, bo dla mnie, szczerze mówiąc, pan się będzie śmiał, ale dla mnie gra typu Jet Set Willy, grana na Sinclairze, znaczy ZX Spectrum, jest szczytem. To jest bardzo trudna gra, bardzo trudno przejść Williamu wszystkie te. Kiedyś pamiętam, że spędziłem 3 dni przechodząc przez jedną salę, gdzie było naprawdę trudno. I trudność tych gier jest mniejsza niż tych gier granych na ZX Spectrum, które miało RAM 8 bitów. 8 bitów, nie kilobitów, nie megabitów, nie gigabitów, tylko bitów miało RAM. I można było zrobić grę prostą, bardzo ciekawą na tym. Także dla mnie ważne, żeby gra była trudna. Gry są, podejrzewam, znaczy nie grałem osobiście, ale podejrzewam, że one są łatwiejsze w tym sensie, że nie trzeba takich precyzyjnych ruchów wykonywać jak to. Też zależy od gry na pewno. Czy ta właśnie tego typu impreza, gdzie jest też dużo młodych ludzi, ale jest też dużo młodych ludzi, którzy no, teraz w tym akurat roku nie mają na przykład prawa wyborczego, czy to jest dobre właśnie miejsce, żeby się pojawić? No bo zrobił pan to pierwszy raz, tak można powiedzieć, przełamał lody wśród polityków, żeby się na tego typu imprezie pojawić. Tak, to przecież trzeba było zobaczyć entuzjazm na sali widowiskowej, jak tam byłem, przecież pół sali stało z miejsc, prawda, i było brawo. Więc to jest takie środowisko, które mnie lubi, no bo wzajemnością, prawda, to są ludzie myślący, bo ja chciałem podkreślić pewną rzecz. Tutaj są prawie sami mężczyźni. No nie sami, ale 95% to są mężczyźni. Tam, gdzie idą mężczyźni, tam potem idą kobiety. No, jak pan zobaczy, najpierw mężczyźni umieli iść konno, potem się nauczyły kobiety, mężczyźni przyjeżdżali na samochody, potem się nauczyły prowadzić. Mężczyźni jadą na extreme sports, prawda, na motocyklach, kobiety też się nauczą z czasem. Mężczyźni będą jeździli na statkach kosmicznych. Prawda? Także to jest normalne. Mężczyźni ryzykują swoim życiem, torując nowe drogi, no, a potem już zwykli ludzie też się uczą. Prawda? I to samo jest tutaj, co myślę, to jest to, czego ludzie nie zdają sobie sprawy, bo na przykład w tej chwili kobiety mają więcej dyplomów wyższych studiów niż mężczyźni, ale wśród wynalazców kobiety to 1,5%, bo wiedza to nie jest to samo, co umiejętność myślenia. Co więcej, myślenie nowatorskie wymaga umiejętności zapisania wiedzy. No nie można wymyślić samochodu odrzutowego, jak się cały czas myśli, gdzie to śmigło, prawda, wstawić. Więc ludzie muszą mieć tę umiejętność buntu. Kobiety na przykład bardzo dobrze prowadzą w tym sensie, że działają zgodnie z przepisami. Ale mężczyźni łamią reguły ruchu drogowego, ale dzięki temu jeżdżą szybciej znacznie. Proszę się nie dziwić, że kierowcy mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety, bo oni przyjadą szybciej, bo oni złamią te reguły, a kobiety będą jechały grzecznie w kolejce. Nie wszystkie. Pamiętam, jest kilka kobiet, które dobrze grają w bridge, jest kilka kobiet, które prowadzą samochody. I wie pan, po czym się poznaje kobietę, która dobrze prowadzi samochód?
Potem już na widok baby za kółkiem mówi, zjeżdżaj z drogi, ty głupie babo. Tak, tak. one... Coś w tym jest. Tak, bo one mają styl myślenia męskiego. Są takie kobiety, jest ich sporo. Jest ich sporo. Także to, że średnio tam kobieta tutaj w tej gier gra się go, to nie znaczy, że niektóre nie są bardzo dobre w tych grach. To jest zupełnie na parkroszy. Pamiętam jeszcze paręnaście lat temu jedną z najlepszych pokerzystów była kobieta z Wrocławia. Bardzo dobrą pokerzystką. Także to się zdarza i w tych grach też oczywiście. No ale mówimy o przeciętnej. Czy pan, gdyby stał na czele państwa, czy to właśnie jako prezydent, czy jakby pana partia gdzieś tam w przyszłości doszła do władzy, abstrahując od późniejszego jakby zmiany, późniejszej zmiany systemu, to czy pan by właśnie wspierał tego typu inicjatywy? Zapewniam pana, że nic tak nie szkodzi jakiejkolwiek inicjatywy, jak wspieranie przez państwo. Nie chodziło mi o wspieranie pieniężne, absolutnie, tylko chodziło mi o wspieranie takie duchowe, żeby pan mówił, duchowe, żeby iść w tę stronę. Tak, to mogę się pokazać tak jak teraz, prawda? Jak się pokaże jako prezydent, no to będzie to jakaś nobilitacja. Nie tylko tutaj są turnieje brydżowe, turnieje szachowe, prawda? Zawsze wszędzie trzeba się pokazać. Bo jedną z funkcji prezydenta jest funkcja reprezentacyjna i to nie o to chodzi, żeby przecinać wstęgi tam gdzieś tam, tylko właśnie forować coś, co rozwija umysł, a również inne umiejętności. Dlaczego nie sporty? Mhm. Prawda? Dlaczego nie sporty? Ja przypominam, że jestem fundatorem Fundacji Innego Kształcenia. To jest fundacja, która ma pomagać dzieciom fizycznie upośledzonym, żeby mogli być mistrzami szachów, brydża i tak dalej. No przecież to są dla nich sporty. Przecież jest nonsensem, żeby dziecko na wózku brało udział w wyścigach na 100 metrów przez płotki z przeszkodami, prawda? Więc to jest bez sensu. Ona powinna być mistrzem w tym. Gdybym ja na przykład stracił nogi w dzieciństwie, no to byłbym nie mistrzem krajowym, prawda, czy w bryżu, to byłbym arcymistrzem, bo bym nie tracił czasu na bieganie po boisku, bym nie mógł, tylko bym siedział i trenował tego bryża. Także to jest bardzo niepokojące, że wśród dzieci kalekich nie ma arcymistrzów szachowych i brydżowych. To świadczy, że coś nie jest w porządku, że oni są zdemoralizowani, daje się chyba za dużo zasiłków, za dużo się wspiera, im się nie chce po prostu. Tak mi się wydaje, bo jest fenomenem dla mnie, że te dzieci nie są arcymistrzami szachów, brydża i tym podobnych gier, może również i tych. Też bardzo, bardzo niewiele widzę tutaj na tej sali dzieci, no bo to jest młodzież, prawda, na wózkach. Prawie w ogóle się nie widzi. A powinien tu być. Są jednostkowe przypadki. Jednostkowe. Ale właśnie to jest przykre, że często w ten sposób pana wypowiedzi są przekręcane, że pan jednak po prostu twierdzi, że te dzieci, takie czy osoby niepełnosprawne też powinny brać udział, tylko nie w takich konkurencjach, no, które nie są do nich skierowane. Jak prawda? Człowiek jest bardzo wysoki, to nie może startować w wyścigach żużlowych, bo go na wirażu wywróci, prawda? I odwrotnie. Człowiek niski bardzo nie będzie skakał wzwyż, bo nie zaradzi. Każdy ma swoje od Boga dane predyspozycje, pewne ograniczenia również. No i są pewne kategorie ludzi niepełnosprawnych. Na przykład ja jestem niepełnosprawny, bo mam lat 72, prawda, 73 i nie przeskoczę 1,60 m, jak stukałem młodości, więc jestem niepełnosprawny. Kobieta też jest niepełnosprawna, dlatego są specjalne zawody dla kobiet. One są niepełnosprawne. Tak samo są bokser wagi muszej, też jest niepełnosprawny, jakby stanął na ringu przeciwko. Więc to są kategorie niepełnosprawnych są i oczywiście tylko, że one powinny być dopasowane do możliwości tych ludzi. Podam jeszcze raz, powinni to robić to, co do czego Bóg ich, jak chce, natura, prawda, przeznaczyła. Każdy powinien robić to. No, kobiety lepiej szyją, prawda, mężczyźni lepiej walą młotkiem, no bo tak są do tego ona stworzeni. Jest nonsensem, żeby 100-kilowy facet zasuwał igłą, a 40-kilowa kobieta dźwigała 30-kilowe skrzynki po Biedronce. No, to jest jakiś nonsens. Musimy mieć specjalizację. I to znaczy również, przecież jeżeli nie puszczamy dziewczynek na boisko piłki ręcznej razem z chłopcami, bo by je pozabijali, prawda? No to tak samo nie możemy puścić dziecka na wózku, no bo to samo jest. To samo jest. Przecież to jest ogromna różnica. I tak samo w brydżu są kategorie kobiet osobne, ale kobiety wolno grać w open. Tylko nie grają, bo ich nie wstawia, bo są jednak słabsze, prawda? Ale starzają się. Zdarzają się. W szachach przecież były momenty, gdzie siostry tutaj Polgar, one się kwalifikowały do reprezentacji Węgier, prawda, na przykład. Przecież jeżeli pani to Polgar była na 20 szachownicą świata, no to mieściła się z numerem 1 w drużynie węgierskiej. Także
Powtarzam, to wszystko jest możliwe i ważne, żeby było to otwarte, żeby ludzie robili to, co chcą. A jak się na tym zarobią parę złotych, no to świetnie. Są amatorzy, którzy płacą za tę przyjemność, nie? Jak w golfie. No to, taka jest, to jest bardzo fajne. Ja się bardzo cieszę, że się rozwija taki ruch spontaniczny i że ma pieniądze, prawda, że ludzie płacą te składki, tutaj przychodzą, płacą bilety. Zawodowcy też tam z tego żyją, prawda, jakąś cząstkę, kapitaliści, przedsiębiorcy z tego żyją, prawda. Wszystko działa naturalnie. Tylko o co chodzi? No nie może być tak, że Polacy, polski rząd zdziera z naszych graczy więcej niż załóżmy jego ekscelencja Aleksander Łukaszenka, prawda? Bo tam w tej chwili znacznie lepsze warunki są, większa wolność panuje na Białorusi niż tutaj. To jest absolutnie, ludzie nie rozumieją. Ludzie myśleli, że 25 lat temu budujemy wolność, wolny rynek. Ja od razu ostrzegałem, że są socjaliści, nie budują wolnego rynku. W tej chwili jest więcej wolności gospodarczej na Białorusi niż tutaj. Między innymi dla gier. Ludzie uciekają do Ameryki, do Chin, gdzie są też warunki. No na szczęście polscy gracze tak są tacy dobrzy, twórcy gier są tak dobrzy, nawet jak ich rząd obłoży 30% podatkiem, to i tak jeszcze przeżyją, ale dlaczego się nie mogliby rozwijać? Ja podziwiam tych ludzi, że się nie przerejestrowują na Białoruś, czy do Ameryki, czy gdzieś tam, czy do księstwa Liechtenstein. Jeden z moich kolegów, jeden z graczy takich, 20 gracz w Polsce, no to się przeniósł na gracza numer jeden w księstwie Liechtenstein, prawda? nie, pan wie, że drużyna Monako, książę Monako sobie zafundował, ściągnął kilku, poddań, co to jest ciężko zostać poddanym księcia Monako, tam się podatków w ogóle nie płaci, ludzie się zabijają. No i on sześciu bardzo wybitnej klasy brydżystów przyjął, teraz Monako najsilniejszą drużynę brydżową na świecie. No, może czasami drugą. Także to jest fajnie, że są tego typu enklawy. Jest życie. To jest piękne. Czy sądzi pan, że... bo jesteśmy na tej imprezie, sponsorami tej imprezy są wielkie firmy, wielkie korporacje międzynarodowe, które no, ich roczny przychód to jest liczony w miliardach dolarów. Czy sądzi pan, że na przykład spełnienie z jednego postulatów pana partii, które pan głosi od już tam x lat, jak na przykład właśnie wprowadzenie takiego typowego wolnego rynku, pójście w stronę kapitalizmu, może doprowadzić do tego, że na przykład Polska na tej arenie urośnie, że powstaną w Polsce tego typu firmy? No oczywiście, nawet istnieją przecież w Polsce firmy, no jedna z ta połknięta zdaje się przez... Ale istnieją tego typu firmy. Ważne, żeby nie karach i podatkami. To one się rozwiną. I ja liczę na to, że takich firm będzie powstawało bardzo dużo. Proszę zauważyć, że to one powstają, mimo że emigracja wypłukuje najbardziej niepokorne umysły z kraju. A mimo to ludzie będący dalej w kraju tworzą. To świadczy o potencjalnie intelektualnym Polaków. Naprawdę aż przyjemnie popatrzeć, jak Polacy umieją myśleć, wyjeżdżają na emigrację i oni główkują. Prawda? Oczywiście jedni idą na zmywak, no jak nie umieją myśleć, to trudno idą na zmywak, ale no, są tacy, którzy mają tam duże kariery, ci co myślą. Jak tam entuzjazm przed nadchodzącymi wyborami, jak to teraz wygląda, bo wiemy, że no, telewizja czasami te sondaże przekłamuje. Tak jak patrzę na kampanię, to idziemy na 25% w tej chwili. No zobaczymy, co będzie, bo zobaczymy, kto z moich kandydatów bezpośrednich się zakwalifikuje, którzy nie. W tej chwili się kolejni kandydaci wycofują na moją rzecz. W tej chwili zobaczymy, jak ten ruch narośnie. No to tak liczę, że jest szansa na przeskoczenie pana Dudy i wejście do drugiej tury, a potem się zobaczy. Ciężko będzie oczywiście, bo PiS ma ogromne wpływy na mediach, ma ogromne pieniądze, prawda? No ale jest szansa zawalczenia. Dobrze, to dziękuję w takim razie panu serdecznie i życzę powodzenia. Dziękuję.